wybrałam kolejne zdjęcia. To jest z Opinogóry w Polsce. Oczywiście jakie tutaj wkładamy do Gimpa, to musimy dać dodaj kanał alfa, żeby uzyskać przeźroczystość. To jest jedno ze zdjęć. Teraz drugie. To będzie też dodaj kanał alfa. I trzecie zdjęcie. Może sobie takie wybiorę. To są oczywiście zdjęcia autorskie. Też tutaj damy dodaj kanał alfa. I teraz myślę, że to zdjęcie będzie można zeskalować. Zrobimy skalowanie. Podobnie jak tamte na 1400 pikseli. Skaluj. OK. Teraz sobie je przesunę. Może tu. Otwieram kolejne zdjęcie. To również zeskaluję. Można oczywiście to zrobić ręcznie, ale można też sobie wpisać wartości. Skaluj. Też będzie na 1400. I teraz sobie pootwieram te zdjęcia, tak, wyszło ciekawie, można je w ten sposób umieścić na przykład na folderku. I jak mamy tutaj w tym momencie gotowy podkład, to możemy zrobić tak. I też sobie dodać na przykład travel. I jeszcze trzeba będzie dorobić opcję Opinogóra. Tutaj musimy zrobić dopasuj warstwę do wymiarów obrazu. No i całkiem ładnie to wygląda. Teraz przygotuję napis Opinogóra. Wybieram ponownie wpisywanie tekstu. Dobrze, chyba jednak za duże, czyli to będzie powiedzmy na 500 pikseli. Tylko musimy zaznaczyć, że to dotyczy tego. 500 pikseli, OK. I kolorek oczywiście. Tu weźmiemy taki, jak był poprzednio, czerwony, OK. A żeby było lepiej widać, to weźmiemy na powiększeniu. Teraz sobie to zaznaczymy. Aha, tu mamy kolor właściwy. Teraz będzie. Dobrze, musimy pamiętać, że wybrany kolor musi być w tym miejscu, bo inaczej to on po prostu bierze pierwszy kolor, który jest zaznaczony, czyli biały, i wtedy nam tego nie zaznaczył. Także tutaj sobie ładnie zamalujemy na powiększeniu, żeby nie było widać luk. OK. Teraz możemy zmniejszyć i zrobimy zaznaczanie brak i już mamy napis Opinogóra. Opinogóra. Teraz możemy sobie dostosować pozostałe obrazki, czyli to było na pewno travel i to były te trzy przygotowane. Tak. I zrobimy tutaj skalowanie. Powiedzmy, nie wiem, na 3400 skali. Dobrze. Teraz sobie przejdę na to i... O, Może tak całkiem fajnie wygląda. Dobrze. I teraz możemy zrobić tak, że tutaj na opinogórze dajemy dopasuj warstwę do wymiarów obrazu i podłożymy sobie tło. To nie za bardzo krzykliwe. To za bardzo chyba ciemne. To za blade. Czarne. To całkiem nieźle wygląda, tylko można by było je troszeczkę rozjaśnić. Czyli wchodzimy na warstwę tło i zrobimy sobie na przykład filtry. Zrobimy tak, filtry i w filtrach może weźmiemy rozmycie, Gaussa. Teraz zobaczymy, jeżeli byśmy dali rozmycie na poziomie 13, 14,5. Ok. O! I wyszedł nam bardzo fajny efekt. Jeszcze możemy do tego dodać ramki do zdjęcia i ja to zaraz pewnie zrobię. Damy sobie tak na tym obrazku kanał alfa na zaznaczanie. Zaznaczanie, obramuj, 4 piksele, styl obramowania twardy i dodajemy pędzel, tak, wybieramy nasz kolor, ok, i robimy obramowanie. Oczywiście na tym go nie widać, więc jak powiększę, to będzie widać, czy nam się obramowanie zrobiło. Tak. Super. I teraz zaznaczanie brak i rameczkę już mamy zrobioną. Teraz wybieramy kolejne zdjęcie i powtarzamy tę samą czynność. Kolejne zdjęcie również robimy kanał alfa na zaznaczanie, dajemy zaznaczanie obramuj, wybieramy 4 piksele, wybieramy pędzel, wybieramy kolor, oczywiście kolor musimy czerwony, chyba że chcemy jakiś inny, zamalowujemy sobie rameczkę. Patrzymy, jak wyszły nasze obramówki. Aha, tu widać, że jest ramka żółta, więc robimy opcję dopasuj warstwę do wymiarów obrazu, tak, bo była tylko zaznaczona żółta ramka. No i teraz wygląda to w ten sposób. Myślę, że jest ciekawie. Mamy tutaj różne tła, które możemy podkładać. Mam tu takie tło przygotowane, które kiedyś zrobiłam z kropli i zobaczymy, jak będzie wyglądało to tło podłożone pod te zdjęcia. No, myślę, że też wygląda dosyć ciekawie. Spróbujemy to tło zrobić w innym kolorze. Na przykład zrobimy desaturację. W trybie luminacji to będzie wyglądało tak. Możemy teraz te obrazki dostosować do tego tła. No, wygląda to też dosyć interesująco. Troszeczkę za bardzo się zlewa, więc warto by było chyba jeszcze coś z tym tłem zrobić. Spróbuję wykorzystać to tło, jak również to niebieskie tło. Teraz zaznaczam sobie to nowe tło i to niebieskie i wybieram tutaj, jeżeli jest zwykłe, to będzie wyglądało dokładnie jak to tło górne. A jeżeli sobie będę próbowała robić różne opcje, to przy mnożeniu wychodzi na przykład takie tło. Przy twardym świetle takie. Przy punktowym też dosyć ciekawie. Przy różnicy to mamy już zupełnie inne tło. Przy wykluczeniu mamy takie odcienie żółtego. przy wydobyciu ziarna wychodzi dosyć ciekawe tło. I jeszcze możemy tutaj manewrować kryciem, nie na 100%, tylko na przykład krycie powiedzmy na 46%. I teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy takim kryciu. O, już zupełnie inaczej wygląda obrazek, tak? O. Myślę, że efekt wyszedł bardzo ciekawy. Jeśli chcemy zapisać ten projekt, bo nam się podoba, to możemy zrobić to w ten sposób. Plik, wyeksportuj jako i dajemy swoją nazwę, na przykład pocztówka Opinogóra, wyeksportuj. I już dzięki temu mamy wyeksportowany cały ten folderek. Mogę sobie go przeciągnąć z innego dysku. O, to jest jako całość, tak? Czyli w tym momencie, jeżeli wezmę to na górę, te wszystkie pozostałe powyłączam, to zostanie mi tutaj efekt finalny. Dodaj kanał alfa i możemy jeszcze już gotowiec obrabiać, mając jeszcze te elementy, które po prostu są poszczególnymi elementami, że w każdej chwili możemy coś ewentualnie zmienić. Możemy na przykład ten folderek sobie zduplikować i zobaczyć, jak będzie wyglądał, jeżeli zrobimy desaturację całości. Wybieramy desaturację. O, proszę. Tak wygląda przy jasności, tak wygląda przy średnim, tak wygląda przy wartości HSV. Myślę, że najlepiej wyglądała jasność HSL. Jeżeli nam się to podoba, to możemy sobie w podobny sposób to zapisać, czyli plik, wyeksportuj jako i na przykład mamy tę samą nazwę, tylko jako desaturacja. Wyeksportujemy i mamy praktycznie dwa niezależne od siebie katalogi. Takie prace możemy na różne sposoby obrabiać. Pokażę na przykład. Mamy desaturację i mamy kolorowy folderek. Teraz jeżeli włączę jedno i drugie i ustawię się na pierwszej warstwie, to jeżeli dam łączenie, to on praktycznie wybierze czarne, ale jeżeli dam rozjaśnianie, to otrzymamy taki efekt jasnych obrazków, jasnego tła i zupełnie inaczej to wygląda. Jeżeli damy sumę, to on nam wtedy połączy desaturowane warstwy z tymi kolorowymi i wychodzi wtedy taki bardzo ładny pastelowy kolor. Dla porównania zamknę na razie to. O, tu było bardzo wyraźnie, a jak jest przez warstwę desaturowaną, to wygląda to zupełnie inaczej. Też przy mnożeniu będzie inaczej, bo wtedy to jest po prostu ciemne. Możemy też manewrować kryciem, tak? I wtedy po prostu jest, tak jak widać, zmienia się to bardzo. Także nasza praca nabiera wtedy innego wyglądu. Możemy zrobić również przesiewanie na przykład i wtedy to będzie jeszcze inny efekt. Możemy zrobić żywe światło, mamy zupełnie inny efekt. Możemy zrobić różnice i wtedy nam wychodzą już zupełnie inne jakby wartości. Natomiast jeżeli weźmiemy i pomanewrujemy tutaj kryciem, to wychodzą naprawdę niesamowite efekty. Taki róż. Może być też odejmowanie, wtedy mamy to wszystko zaczerwienione, ale możemy manewrować kryciem i wtedy będzie to po prostu bardzo fajny efekt takiego czerwonego dachu. Folderek Opinogóra 1, Opinogóra 2, Opinogóra 3.